Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Lepiej czasu dla sióstr nie poświęcać, bo dzisiaj jesteśmy w Szkole Maryi, czyli o niej mamy mówić. Ona jest centralnym punktem naszego programu i to, co powiem, mam nadzieję podzielić się też tym, czym żyjemy, bo jesteśmy franciszkankami niepokalanej. Jej własnością, do niej należymy, przynajmniej chcemy i o niej chcemy mówić i ją chcemy głosić. Jesteśmy w wielkiej nowennie, która ma nas przygotować do świętowania setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Orędzie przekazane nam przez Marię w 1917 roku ma szczególny wymiar. Po pierwsze, nie jest ono skierowane tylko do jednostki wspólnotowej, to znaczy do jakiejś tam parafii, czy tylko do państwa. Jak to było na przykład w objawieniach w La Salette, w Lourdes. Objawienia w Matki Bożej w Fatimie są skierowane do wszystkich ludzi, do mnie i do was. To my mamy je podjąć i wypełnić. Do czego ona wzywa Matka Boża w Fatimie? Przede wszystkim do, nazwałbym to, ewangelicznego nawrócenia w kręgu Maryi. Ewangeliczne nawrócenie w kręgu Maryi. Fatima wskazuje nam drogę, po której mamy iść, aby trafić do nieba. Niech Państwo zauważą, że podczas pierwszego objawienia 13 maja 1917 roku Matka Boża, kiedy skoncentruje nasze spojrzenie na niebie, na niebo, mówi, jak Łucja się jej pyta, skąd Pani przychodzi? Ona mówi, z nieba. Czyli w maju mówi, popatrzcie w górę, nie patrzcie na ziemię. Sursum corda, by się chciało powiedzieć. W górę serca, do nieba. Bo taki jest cel naszego ziemskiego życia. Żyjemy po to, aby trafić do nieba. Wszystko inne nie ma sensu. Cokolwiek robię, czymkolwiek się zajmuję. Wszystko ma być przesiąknięte, jak to ksiądz powiedział, tym duchem katolickim. I to nie tylko w zakonie, bo my w zakonie uczymy się, jakby powiedzieć, formacja jest oparta na tym, żeby wszystko robić z myślą o Bogu, dla Boga. U nas w Maryi, z Maryją, przez Maryję. Ale w życiu świeckim też tak powinno być, bo nie tylko zakonnice czy księża powinni, muszą trafić do nieba. Wszyscy musimy się odnaleźć tam. W orędziu przekazanym Trójce Dzieci, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi, Maria przez dwa razy cytuje samego Boga. Jakby chciała podkreślić to, co jest najważniejsze i od czego należy zacząć, aby wejść na drogę nawrócenia. Ja bym to nazwała taką maryjną drogą nawrócenia. I w konsekwencji tego naszego nawrócenia przyczynić się do triumfu jej niepokalanego serca. Bo w Fatimie Matka Boża, jakkolwiek po tym wszystkim, co pokazała, co powiedziała, na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Ale ona prosi o współpracę mnie i ciebie. Jakie jest to pierwsze zdanie, w którym wyrażona jest wola samego Boga? Matka Boża wypowiedziała je podczas objawienia w czerwcu 1917 roku. Jezus chce, abym była bardziej znana i miłowana. Jezus chce. Podkreślam ten początek. On jest bardzo ważny. Bo to nam daje do zrozumienia, że taka jest wola Boża. Że to Bóg chce, aby Maria była znana i kochana. To nie ludzie. Panu Jezusowi na tym zależy. To znana i bardziej kochana wydaje się być taką misją o fundamentalnym znaczeniu dla naszego życia i dla losów całego świata. Misja dla mnie i dla ciebie. Dlaczego? Dlaczego ona jest ważna dla nas? Po pierwsze, bo jeśli zaczniemy Marię bardziej poznawać, w naszych sercach zrodzi się duchowe pragnienie bycia z Marią.
to poznanie Maryi będzie nas wciągało w coraz głębsze zjednoczenie z nią. I faktycznie, bo my bardzo dobrze wiemy z doświadczenia w świecie, że nie możemy kogoś kochać, jeśli go nie znamy. Poznanie pociąga za sobą zachwycenie się osobą, a zachwycenie rodzi miłość. A wiemy, że miłość czasami powoduje, że człowiek głupieje. Prawda? Miłość jednoczy, miłość zrównuje, powoduje, że miłość powoduje, że o niczym innym nie myślę, tylko o osobie, którą kocham. Czyli ta osoba jest pełna w mojej głowie, w moich sercach, w moich uczuciach. To wszystko robi miłość. A czy mogę kochać osobę całkowicie mi obcą? Nie zależy mi na to, żeby być blisko prezydenta Ameryki. Ale kogoś, kto jest drogi mojemu sercu, którego znam, którego poznałam, którego serce poznałam, szlachetność tego serca, piękno, dobroć, automatycznie moje myśli, moje pragnienia, chęci są skierowane na tę osobę. Ta miłość później też, my wiemy, że dla osoby kochanej człowiek jest gotowy zrobić wszystko. I ta miłość do Matki Bożej, to poznanie Matki Bożej poprowadzi nas do bycia jej dzieckiem. Im bardziej ją poznamy, tym bardziej ją pokochamy, a w konsekwencji staniemy się jej dziećmi. I co to powoduje? Dziecko potrzebuje matki. Czyli w naszych sercach zrodzi się potrzeba Maryi. Czyli ta potrzeba bycia w jej obecności, ta potrzeba zwracania się do niej, ta potrzeba uciekania się do matki. Jak to robi każde dziecko? Wszyscy potrzebujemy matkę. Wszyscy mieliśmy matkę. Czymś nienaturalnym jest wzrastanie dziecka bez matki. Pan Jezus w Ewangelii nam mówi, jeśli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. W życiu fizycznym my wzrastamy i zostawiamy rękę matki, prawda? Wychodzimy z domu i idziemy dalej. W życiu duchowym nie jest tak, jest na odwrót. Musimy się coraz bardziej stawać dziećmi i trzymać się mocno ręki tej boskiej matki, żebyśmy odważnie i jakby powiedzieć tak wytrwale mogli iść czasami po bardzo zagmatwanych szlakach tego życia. Czyli poznanie doprowadzi nas do bycia dzieckiem Maryi. Poznanie Maryi doprowadzi nas też do bycia jej zwierciadłem. To znaczy jej odbiciem. Święty Maksymilian mówił o czymś takim jak byciem drugą Maryją żyjącą, mówiącą i działającą. Maryja żyjąca, mówiąca i działająca. Przedłużenie Maryi w tym świecie. Jeśli myślimy o Maryi, to o jej takim jestestwie, o jej byciu, to od razu pomyślimy Maria niepokalana. A niepokalana to znaczy przede wszystkim nieskalana grzechem i pełna łaski. Czyli jeśli ja mam być zwierciadłem Maryi, to zaczynam od tego. Coraz mniej grzechu w moim życiu. Coraz więcej łaski, coraz więcej Boga. Wtedy automatycznie, gdziekolwiek jestem, wnoszę to piękno. Piękno, które niesie z sobą Maryja. Ponadto Maryja czyni mnie formą Boga.
To znaczy zacznie w nas kształtować obraz Boga człowieka, który przecież jest całą naszą świętością. Naszym powołaniem jest świętość, naśladowanie Chrystusa. I sami o tym nie wiedząc, otworzymy się na wielkie morze łask. Bo wchodząc w komunię życia z Maryją, będziemy mogli się stawać pośrednikami Bożej łaski dla tych, których spotykam w moim życiu. Czyli misja o fundamentalnym znaczeniu dla naszego życia. To poznanie Maryi. Misja o fundamentalnym znaczeniu dla świata. Dlaczego? Bo automatycznie świat stanie się lepszy. Bo jeśli czciciele Matki Bożej zaczną lepiej wypełniać wszystkie jej prośby, na pewno ten świat stanie się lepszy. A jakie są prośby Matki Bożej? Mówi, pierwsza taka fundamentalna to jest ta, którą czytamy w Ewangelii. Czyńcie wszystko, co wam powie mój Syn. Czyli życie chrześcijańskie. 10 przykazów, obowiązki stanu, podporządkowanie woli Bożej. Wszystko to, co nie zależy od nas, jest wolą Bożą. Czyli wypełnianie jej próśb. Jeśli każdy z nas zacznie od tego bycia prawdziwym chrześcijaninem z krwi i kości, to nie może inaczej być, żeby świat się nie zmienił. Będzie lepszy. Kiedyś do Matki Teresy przyszedł dziennikarz i zapytał się: Matko, po co Matka to wszystko robi? Przecież to jest kropla w oceanie. A ona mu odpowiedziała: tak, być może to, co ja robię, jest tylko kroplą. Ale jeśli zabraknie mojej kropli, to ocean nie będzie pełny. No właśnie, ocean nie będzie pełny. Czasami my się zniechęcamy, a świat jest taki zły, wszystko idzie na opak. Jest tyle przeciwności, panoszy się zło, szatan i tak dalej. No i to nas, jakby powiedzieć, tak paraliżuje w czynieniu dobra. Nie, nie powinno. Bo Pan Bóg czeka na moją kroplę. Bo później, jak staniemy twarzą w twarz przed Nim, to właśnie o tą kroplę dobra, którą mogę uczynić, a nie uczyniłam, On się zapyta. I Matka Boża tutaj jest nam matką, żeby nam łatwiej było te krople dobra dokładać do tego świata. Ponadto prośby, jakie kieruje do nas Matka Boża w Fatimie, też mogą uczynić tak, żeby ten świat stał się lepszy. O co Matka Boża prosi? O modlitwę różańcową, pokutę i ofiarę, o pierwsze soboty miesiąca poświęcone dla niej. Jeśli wejdziemy właśnie na tą drogę maryjnego nawrócenia, to nasza modlitwa stanie się doskonalsza. Zawierzenie Matce Bożej, ponieważ ją poznamy, zrozumiemy, jak ona bardzo ważna jest dla nas, to nasze zawierzenie będzie o wiele lepsze. Ofiara, pokuta, to tak trochę ciężko brzmi, twardo pokuta. Ale w Fatimie Matka Boża powiedziała do dzieci: z wszystkiego, co was boli, składajcie ofiarę Bogu. Z wszystkiego, co nas boli, co was boli. Bo może mnie zaboleć ukłucie igłą, jak mama szyje ubranko dla dziecka. Prawda? Czy my myślimy, żeby to ofiarować? Nie, przechodzimy do następnej czynności. A tymczasem Matka Boża w Fatimie otwarcie mówi: z wszystkiego, co was boli. Czyli nie traćmy tych okazji, bo to wszystko jest właśnie tą kroplą dobra, która powoduje, że świat się zmienia i staje się lepszy.
Ponadto nasze ofiary ponadto będą bardziej świadome i bezinteresowne. Czyli to już nam daje do zrozumienia, że ta szkoła Maryi ma bardzo, bardzo głęboki sens. Bo jest niemożliwym pokochanie Matki Bożej, jeśli jej nie znamy. Ona nam pozostanie, będzie przy nas, ale będzie nam obca. I będzie mogła bardzo mało zrobić w naszym życiu. W latach 30. XX wieku święty Maksymilian powiedział takie słowa. Naszerzące się w dzisiejszym świecie zło, jedynym ratunkiem jest głęboka cześć i naśladowanie niepokalanej. Lata 30. XX wieku. Już święty Maksymilian coś takiego mówi. Co by powiedział dzisiaj? Tymczasem naszerzące się w świecie zło, jedynym ratunkiem głęboka cześć. Ale jeśli ja nie będę znała Maryi, jeśli ja nie będę jej kochała, czy kochał, nie będę mogła jej oddawać prawdziwej czci. Czyli to jest wszystko powiązane. To dlatego szatan się wścieka i mówi, mniej Maryi, podsunie wam inne nabożeństwa, nawet i piękne. I bardzo ważne, nie mam nic przeciwko temu, ale mówi, mniej Maryi. Jak to? Stawiacie jej powyżej Boga, zasłania Pana Jezusa. A tymczasem? Jedynym ratunkiem głęboka cześć i naśladowanie niepokalanej na wszystko zło, na panoszące się zło w dzisiejszym świecie. To mówi święty Maksymilian. Dlatego ważne jest, żeby się każdy z nas zaangażował w to poznawanie Maryi, żeby ono nie było takie powierzchowne, ale głębokie, zaangażowane. Jak się chodzi do szkoły, to na lekcji słuchamy, tak jak pięknie to teraz robicie, ewentualnie zadajemy pytania, jeśli czegoś nie rozumiemy, później są ćwiczenia, a na koniec jest też praca domowa. Obiecuję, że zadam pracę domową, jeśli ksiądz tutaj pozwoli. Zadam pracę domową, tak. I dlatego myślę, że właśnie przyjęcie do serca, takie zaangażowanie się w tą szkołę Maryi, żeby ona mogła zaowocować łaskami, które nam przygotowała właśnie niepokalana. Czyli na pewno musi być tam lektura duchowa. Też osobiste pogłębienie wiedzy o Matce Bożej. Ale oprócz, żeby to nie była tylko wiedza, a właśnie jak ksiądz mówił, mądrość, to są potrzebne, jak jeden ksiądz powiedział, jak się zapytali jednego księdza, jak ksiądz pracuje, a on odpowiedział, kolanami. No właśnie, potrzebne są kolana. Święty Maksymilian też to mówił. Najlepiej poznamy Matkę Bożą na kolanach. Czyli jak coś o niej poczytamy, uklęknijmy i z nią przeróbmy tą lekcję, którą przeczytaliśmy. Czyńmy tak, jak to czynił święty Maksymilian. Pytał się jej, kim jesteś, o niepokalana? Kim jesteś? Powiedz mi, kim jesteś? I mamy takiego wielkiego giganta świętości. A błogosławiony Duszkot też miał swoją modlitwę. Mówił, dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza i daj mi moc przeciwko Twoim nieprzyjaciołom. Dozwól mi chwalić. Zauważcie, ciekawe to stwierdzenie, nie? On prosi Matkę Bożą, żeby ona pomogła mu ją chwalić. Czyli niech też i nam towarzyszą te dwa pytania. Kim jesteś, o niepokalana? I później ta prośba, dozwól mi chwalić Cię. Moc przeciwko Twoim nieprzyjaciołom, zaczynając od nas samych.
bo w nas samych znajdziemy nieprzyjaciół nabożeństwa Matki Bożej. Jednak najważniejsze jest, bo w szkole jak się uczymy, to później uświadamiamy sobie pewne rzeczy. Działa? Słychać mnie? Najważniejszą rzeczą w szkole jest też uświadomienie sobie jakiejś prawdy. I tutaj też musimy tak zrozumieć, uświadomić sobie, jaką rolę odgrywa Matka Boża w dziele zbawienia, w życiu Kościoła, w życiu narodów i w życiu każdej poszczególnej duszy. Uświadomić sobie, że to Bóg tak chce. Kardynał Wyszyński powiedział takie słowa: jest wolą Bożą, aby Maryja była wszędzie obecna. Wola Boża, aby Matka Boża była wszędzie obecna. Przyglądnijmy się, jak działa Pan Bóg. To nam pomoże też zrozumieć, dlaczego Matka Boża jest tak bardzo ważna. Bo jesteśmy zawsze w temacie: Bóg chce, abym była bardziej znana i kochana. Abyśmy mogli pójść też w naszym życiu, codziennym życiu naśladowania Boga, iść właśnie po linii, którą wyznaczył nam Pan Bóg. Idziemy do początku dziejów naszego zbawienia. Bóg oddaje Maryi na własność swojego Syna Jezusa Chrystusa. W pełni czasów Jezus Chrystus staje się dzieckiem Maryi. Przyjmuje ciało i rodzi się na tym świecie. Bóg Ojciec oddaje swojego Syna na własność, w pewnym sensie, tej 14-letniej dziewczynce. Od jej zgody uzależnia w pewnym sensie losy ludzkości. I to nie dlatego, że on to musi zrobić. Bóg tak chce. Linia działania. I to już nam musi dać do myślenia. Bóg chce i oddaje. Ale dlaczego? Znaczy, że figura Matki Bożej ma wielkie znaczenie. Jezus Chrystus przychodzi do nas przez Maryję. Mógł to uczynić przecież w całkiem inny sposób. Mógł się urodzić jako dorosły mężczyzna. Jak to było z Adamem. Bóg stworzył Adama już jako dorosłego człowieka. To następny argument i przykład, który nie możemy zignorować, a musimy naśladować. Czyli także i my nie inaczej mamy podążać do Boga, jak tylko przez Maryję. Święty Maksymilian mówił, że Maryja to jest najprostsza, najkrótsza i najłatwiejsza droga do nieba. Jeśli wyobrażamy sobie, że niebo to jest taką wspinaczką na górę i żeby wejść na tą górę mamy dwie możliwości: schody i windę. Święty Maksymilian właśnie mówił: Maryja jest taką windą. Wybór należy do nas. I schodami też można dojść do nieba, ale się trochę namęczymy. Matka Boża jest właśnie tą najkrótszą i najłatwiejszą drogą do nieba. Ponadto Matka Boża nie tylko zrodziła Pana Jezusa. Ona Go wykarmiła, pielęgnowała, ona Go wychowała. Można powiedzieć, jak każda matka, bardzo dużo się dla Niego natrudziła. A Jezus był jej podporządkowany, poddany przez 30 lat życia w Nazarecie. Przecież w narodzie żydowskim chłopcy dojrzewali wcześniej, dorośli wcześniej, a tu Pan Jezus zostaje przy Matce Bożej 30 lat. To już to nawet w naszym życiu nie jest normalne, że chłopak do 30 lat jeszcze zostaje pod troskliwym spojrzeniem własnej matki, prawda?
A tutaj Pan Jezus do 30 roku, a i później podczas swojej misji apostolskiej, zawsze pozostawał Synem Maryi. Jeśli pomyślimy, Pan Jezus żył 33 lata na tej ziemi, to 90% ze swojego życia On spędził pod okiem Maryi. W takim razie przez logikę idziemy. My, którzy jesteśmy powołani do świętości, całą naszą świętością jest naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa, to odpowiedź wydaje się być jasna. Cóż nam pozostaje? Pozwolić się wychowywać Matce Bożej. Jeśli weźmiemy też świętych, wszyscy święci wychowywali się na jej rękach. Pomyślmy o świętym Maksymilianie. Idziemy do świętej Faustyny Kowalskiej. Później mamy kardynała Wyszyńskiego, mamy świętego Jana Pawła II. To są nasi polscy święci. Ale wszyscy łaski potrzebne do uświęcenia otrzymali przez ręce niepokalanej. Święty Maksymilian powiedział coś takiego: chcemy czy nie chcemy, Bóg ustanowił Maryję, matką łaski Bożej. I tutaj chodzi o łaskę Bożą, tę łaskę pisaną z dużą literą, czyli o Pana Jezusa. Uczynił ją skarbniczką łask, pośredniczką i szafarką swych łask. I tylko przez nią zlewa je na świat. Dlatego jest rzeczą bardzo słuszną, abyśmy prosili Pana Boga o łaski za pośrednictwem niepokalanej. Przytoczę też piękne słowa kardynała Wyszyńskiego na temat właśnie roli Matki Bożej jako pośredniczki. Nie byłoby odkupienia, nie byłoby Eucharystii, gdyby nie było tego korpus, tego verum corpus natum de Maria Virgine. A więc nawet potężny logos nieustannie zależy w swych porywach i wzlotach od macierzyńskiej delikatności Maryi, od drobiazgowości jej posługiwania na każdym niemal kroku jego ludzkiego życia. Pośredniczka łask wszelkich, a więc pośredniczka i kropli mleka macierzyńskiego, i kropli krwi na Kalwarii, i do kielichów kapłańskich, i kawałka chleba, który jest ciałem i które karmi. Pośredniczka każdej detalicznej posługi i szczegółowej opieki. Pośredniczka każdej detalicznej posługi. Bóg chce, aby Matka Boża była wszędzie obecna. W akcie napisanym przez świętego Maksymiliana czytamy: gdziekolwiek wejdziesz, on się zwraca do Matki Bożej, gdziekolwiek wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz. Nawrócenie i uświęcenie równa się zbawienie. Czyli gdzie jest Maryja, tam możemy być pewni nawrócenia, łaski nawrócenia i łaski uświęcenia. To dlatego święty Maksymilian był bardzo przekonany, co do tego, że musi, jego pierwszym zadaniem jest doprowadzić duszę do Maryi i Maryję do dusz. Wszystko ku temu celowi zmierzało. On był właśnie uświadomił sobie tą prawdę o tej roli Matki Bożej w życiu każdej duszy i ku temu zdążał. Ale jeśli się wprowadza Matkę Bożą, jeśli Maryja wchodzi w życie każdej duszy, no to nie możemy, to na pewno szatan się będzie wściekał. Bo to, co się dzieje? Przede wszystkim przez nawrócenie i uświęcenie dusza się zbawia. A to oznacza, że niepokalana kradnie szatanowi duszę. Miażdży głowę szatana świętością swoich czcicieli. Dlatego walka jest bardzo ostra. Tak więc powiedziałabym, że
uciekajmy się do Matki Bożej, zwracajmy się do niej w każdej potrzebie, ale także i niepotrzebie. Dziecko jest dzieckiem matki nie tylko kiedy potrzebuje, jest zawsze. Jak my będziemy dziećmi Maryi, no to właśnie ona wejdzie w każdy, jakby powiedzieć, każdy kawałek, każdą chwilę naszego życia. Święty Paweł powiedział, że wszystko jest łaską. A czy my nie potrzebujemy łask? Od rana do wieczora i nawet w nocy. Ale nie mamy tylko myśleć o sobie, mamy też myśleć o innych. Święty Ojciec, jak do niego przychodzili wierni, to często też powtarzał: uświęcaj się i uświęcaj. Powierzajmy się Maryi w każdej godzinie i w każdej chwili. Powtarzajmy często modlitwę Zdrowaś Mario. Tam są słowa bardzo ważne. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, teraz. Teraz potrzebuję łaski. Teraz tego, co mi potrzeba. Módl się za mną. Później jest w godzinie śmierci naszej. Amen. Nie wiem, czy Państwo znają pana Wincentego Łaszewskiego. Mariolog z wykładami, jeździ po całej Polsce, właśnie pięknie mówi o Matce Bożej. I on dał takie świadectwo, że codziennie odmawia, ma trzech synów, za swoich synów, po jednym Zdrowaś Mario i mówi, że to są najtrudniejsze Zdrowaś Mario, jakie odmawia. Dlaczego? Bo mówi: Święta Mario, Matko Boża, módl się za mojego Antoniego teraz i w godzinie jego śmierci. Amen. On mówi: tak, bo ja mogę moje dziecko wychować, wykarmić, ubrać i tak dalej. Ale to, co najważniejsze, to, że ja mam jako ojciec to dziecko, pomóc też temu dziecku trafić do nieba. I to jest mój obowiązek. Mówi, że jak za pierwszym razem odławiał tą modlitwę, to mu dreszcze przechodziły. Bo teraz i w godzinie śmierci jego. Amen. Mówi: mój syn ma tylko 14 lat. A już się w godzinie, żeby modlić się o jego, w godzinie jego śmierci. Ale niech ta modlitwa będzie właśnie taka bardziej zaangażowana, bardziej świadoma, bardziej skoncentrowana. Nie dopuśćmy do tego, aby Maryja miała skarżyć się, że ma ręce pełne łask do rozdania, a my albo ich nie chcemy, albo o nie w ogóle nie prosimy. Tu jest słynne objawienie z Rue de Bac, cudownego medalika. W pewnym momencie święta Katarzyna Labouré widzi Maryję, na palcach ma pierścienie i z tych pierścieni wychodzą promienie, ale niektóre promienie załamują się i w ogóle do ziemi nie dochodzą. I święta Katarzyna się pyta, jakie to jest znaczenie tej wizji. On mówi: no właśnie, te promienie, które się gubią albo które w ogóle nie wychodzą z pierścieni, to są łaski, o które nikt mnie nie prosi. Czasami warto w naszych modlitwach poprosić Marię o te łaski, o które nawet nie jestem świadoma, że powinienem czy powinnam poprosić, a ona je dla nas przygotowała. Albo o łaski, o które nikt cię nie prosi. I to też będzie wypełnienie prośby Maryi. Czyli widzieliśmy, Bóg Ojciec oddaje Syna, Jezus Chrystus staje się Synem Maryi, ale to jeszcze nie wszystko. Jest jeszcze jeden przykład. Idziemy na Golgotę. Z krzyża Pan Jezus powierza Maryję Janowi, a Jana zawierza Maryi. To jest niesamowite. Matka Boża jest powierzona Janowi. To znaczy, Chrystus wtedy zobowiązuje Jana, żeby otoczył synowską troską i opieką Maryję. Ale w momencie, kiedy zawierza Jana Maryi, w
wprowadza go w szczególną osobową relację prowadzącą do komunii życia. Słowa, które Jezus wypowiedział na Kalwarii, oto matka twoja, są skierowane do każdego i każdej z nas. Na Golgocie, w tym momencie, kiedy rozegrały się losy naszego zbawienia, dokonało się też nasze zawierzenie Maryi. Czyli tak naprawdę wszyscy jesteśmy zawierzeni Matce Bożej. Wszyscy jesteśmy jej oddani w tym akcie. Przez samego w osobie Jana byliśmy wszyscy obecni. Jak odpowiada Jan? Jan bierze Maryję do siebie. Ale to wziąć do siebie to nie znaczy tylko wziąć do domu. Oznacza wspólnotę życia. Te słowa, to jest testament Pana Jezusa. Słowa testamentu zobowiązują wszystkich nas. Także i my musimy odpowiedzieć za przykładem świętego Jana na to chrystusowe zawierzenie nas Maryi. W jaki sposób? Wprowadzić Maryję w sposób szczególny do naszego życia wewnętrznego. Życie to jest to wszystko, to co się dzieje w moim kontakcie z Panem Bogiem, życie wewnętrzne, życie duchowe. A jeśli Maryja będzie tam matką, w moim sercu, w moim życiu duchowym, stanie się też i matką w moich obowiązkach rodzinnych, zawodowych, w kontaktach międzyludzkich. Wprowadzić Maryję do naszego życia wewnętrznego to także wprowadzić ją do serca, podobnie na sposób, tak jak przyjmujemy Eucharystię. Przyjmujemy Pana Jezusa fizycznie. Fizycznie to się tak dzieje, że nasz organizm, jakby powiedzieć, rozkłada to wszystko i Pan Jezus wchodzi jako pokarm do nas, tak? Ale duchowo to nie tak jest. To my jesteśmy przeobrażani. Eucharystia przemienia nas, jeśli są dobre dyspozycje. Tak samo się stanie z komunią życia z Maryją. Jeśli Matka Boża znajdzie w nas dobre dyspozycje, ona nas zacznie przemieniać. Będzie to przeistoczenie. To już nie ja żyję, a Chrystus żyje we mnie, mówił święty Paweł. My będziemy mogli powiedzieć, to już nie ja żyję, a Maryja żyje we mnie, Chrystusa. No właśnie, to jest ten sekret bycia z Marią. Już tak kończąc, bo jest jeszcze, odwołam się też do drugiego zdania wypowiedzianego przez Matkę Bożą, gdzie cytowała Pana Boga. Było to podczas lipcowego objawienia, kiedy Matka Boża pokazała dzieciom piekło. Ze smutkiem powiedziała, że wiele dusz tam idzie, czyli piekło nie jest puste. I ono jest, nie jest puste. Matka Boża była smutna wtedy. Powiedziała, że wiele tam dusz idzie, bo nie ma, żeby kto się za nich modlił i ofiarował swoje cierpienia. I żeby ratować duszę biednych grzeszników od tej wiecznej nieszczęśliwości, powiedziała, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Ja to tak mówię, że mamy dwa przykazania fatimskie. Pan Jezus chce, abym była znana i kochana. Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. Nabożeństwo. Kiedy robimy coś z nabożeństwem, potocznie się mówi, robię coś z nabożeństwem, to z takim oddaniem, zaangażowaniem, takim poświęceniem. Czyli jeśli mam nabożeństwo do Matki Bożej, to wszystko to robię z oddaniem Maryi. Czyli obdarowuję Maryję sobą. Tym większe jest moje nabożeństwo do niepokalanego serca, im pełniej jej się oddaję. Im bardziej upodabniam się do niej, żyjąc całkowicie pod jej kierownictwem.
I tak rozumiana pobożność maryjna prowadzi do poświęcenia siebie Maryi, czyli ofiarowania jej tego, czym się jest, czym, co się posiada, życia, śmierci, ciała i duszy, wszystkiego, dóbr duchowych, materialnych. Wszystko całkowicie do jej dyspozycji. Prawdziwe poświęcenie pociąga za sobą prawdziwą i rzeczywistą przemianę. To tak jak to, co się dzieje z konsekrowanymi hostiami. To tak przez analogię. Zanim one jeszcze nie są poświęcone, no to możemy je wziąć do ręki, możemy je przestawić, ale w momencie, kiedy są konsekrowane, to tylko upadamy na kolana i adorujemy Boga, który tam jest. To robi moje poświęcenie się Matce Bożej, jeśli żyję tym oddaniem się jej. Jeśli wchodzę w tą głęboką relację zjednoczenia, komunii życia z Maryją, chcę czy nie chcę, zachodzi moja przemiana. To znaczy, na zewnątrz fizycznie zostanę ja, ale to już nie ja żyję, a Maryja żyje we mnie. Można będzie tak powiedzieć. Poświęcenie ma stopnie. Tak, jest poświęcenie pierwszego, drugiego stopnia, a później coś takiego, co się nazywa ślubem maryjnym, które jest, jakby powiedzieć, charyzmatem naszego zgromadzenia zakonnego. Kończąc, chcę przywołać słowa z Ewangelii świętego Mateusza, które mówią: nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wolę mojego Ojca. Matka Boża w Fatimie powiedziała: Pan Jezus chce, Bóg chce. Czyli jest wolą Ojca Niebieskiego, żebyśmy poznawali i bardziej kochali Maryję. Bo jeśli ją poznamy i bardziej będziemy kochać, będziemy jej będziemy ją lepiej czcili. A nabożeństwo do Matki Bożej przemieni nas, to głębokie i prawdziwe nabożeństwo, przemieni nas i przemieni cały świat. Tak więc starajmy się naśladować Bożą linię postępowania, jak to mówił kardynał Wyszyński. I zwyciężymy. Zwyciężymy, bo Maryja zwycięża. Bo Maryja już zwyciężyła. Tylko Ty pokonałaś wszystkie herezje na świecie, mówi święty Maksymilian. Pokonane już są. Ona już zwyciężyła. A my razem z nią zwyciężymy. Dobrze, obiecałam zadanie domowe. Jest przede wszystkim lektura duchowa. W szkole są też obowiązkowe lektury, prawda? To jeśli mogę zaproponować obowiązkowe lektury na te 4 miesiące formacji, to myślę na pierwszym miejscu traktat o prawdziwym nabożeństwie świętego Ludwika Grignon de Montfort. Później jest tajemnica Maryi świętego Ludwika Grignona de Montfort. Jest nabożeństwo o Matce Bożej ojca Stefano Manelliego, które my mamy z sobą, jeśli ktoś nie ma. Bo tutaj w duszpasterstwie już część osób na pewno ma. Mamy coś takiego, wysławianie Maryi świętego Alfonsa de Liguori. No, zachęcam czytanie też czegoś takiego. Chciałam na koniec jeszcze przytoczyć, ale już chyba za dużo czasu zabrałam. Wszystko postawiłem na Maryję. Słuchajcie, ja jestem zachwycona kardynałem Wyszyńskim. Dlaczego? Bo w sytuacji, w jakiej jemu przyszło prowadzić, rządzić Kościołem w Polsce, on postawił wszystko na Maryję. I zwyciężył. Kardynał Hrot powiedział: zwycięstwo jak przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. I się nie pomylił. A taka praca domowa, to zachęcam, jeśli ktoś z Was nie widział, jest taki film dokumentalny Tajemnica tajemnic. Jest to film dokumentalny o roli Matki Bożej w narodzie polskim. Nie wiem, ile razy już go oglądałam razem z siostrami. Jak tylko mam dziewczyny na rekolekcjach, to obowiązkowo, jeśli nie zdążymy u siebie, to proszę? A, no to też można. Także to tyle.
Lektura duchowa zadana, praca jest, Bóg zapłaci.